Dzień dobry. Como está Bolonia? Podróż do Ameryki Południowej była dla mnie jakby odkrywaniem samego siebie, odkrywaniem nowego świata. Czegoś, czego nie jesteśmy w stanie zrozumieć z Europy. Przez 2 miesiące nauczyłem się hiszpańskiego, poznałem 10 różnych akcentów w hiszpańskim, poznałem 4 nowe kraje i tak jakby, ale to wszystko cały czas jest jedynie poznawaniem zupełnie innego sposobu myślenia niż w Europie i jakby wstępem do dalszego poznawania Ameryki Południowej. W moim przypadku to trochę jest za sprawą moich rodziców, z którymi podróżowałem dużo, na zasadzie wypraw samochodowych po całej Europie. A potem chciałem poznać cały świat, więc zacząłem jeździć autostopem. Tak się jeździ we Francji. Poznaliśmy się na stopie w Armenii również. No, to była taka historia, że ja podróżowałem wtedy sam stopem po Armenii i byliśmy przy takim przepięknym klasztorze Taty, w którym ma 1500 lat. I no, ja się rozbiłem na nocleg, Ania wtedy chodziła w okolicy, też szukała noclegu z kolegą, z którym podróżowała. No i tak się zgadaliśmy, zaczęliśmy rozmawiać, potem podróżowaliśmy razem. Zdecydowanie jazda stopem to część naszego życia i tutaj trzeba też powiedzieć, czym jest tak naprawdę jazda stopem, bo to nie jest tylko przemieszczanie się z punktu A do punktu B za darmo, tylko to jest poznawanie kultury danego kraju, języka, ciekawych ludzi, ludzi, którzy patrzą i myślą inaczej od nas. No ja jestem prawnikiem i w ogóle jechać z człowiekiem, który jest w Chile, pracuje, wykonuje roboty budowlane, ma zupełnie inny punkt widzenia niż ja, Europejczyk, po uniwersytecie. To zdjęcie przedstawia rodzinę kazachską. Jechaliśmy stopem na granicę z Kirgistanem już wtedy. Natomiast granice są otwarte tylko do godziny 18, z tego co pamiętam, więc i tak musieliśmy spędzić nocleg pod granicą. I rodzina, która zabrała nas na stopa, to jest ten chłopak i jego ojciec. Postanowili po nas wrócić i zaproponować nam, czy nie pojedziemy z nimi w górę. I mieszkaliśmy z nimi 3 dni w jurcie. Jedliśmy to, co oni, piliśmy to, co oni. Nawet tradycyjnie zabili barana, żeby nas ugościć. Niesamowici ludzie. Można bardzo malutkim kosztem, tylko trzeba bardzo chcieć i mieć dużo determinacji. Ania to potwierdzi. Tak, potwierdzę. Mission accomplished. Nie da się tego streścić w takim krótkim czasie. Ale każdemu mogę jedynie gorąco polecić, żeby pojechał zobaczyć, jak to wygląda. Jak wygląda życie, które wydaje nam się z mediów trudne, zupełnie inne. Jest zupełnie inne, ale w pozytywnym świetle, a nie negatywnym.